Kocioł kulturalny w piątki o 20:00 tylko na antenie Radia Pryzmat. W tym momencie w Arkonie jest nas 11, jest Dragot, który jest jednocześnie założycielem Arkony, jest Puch, Łokieć, Ania, Riko, Martyna, Angelika, Robert, Kinga, Mateusz, no ja również Mateusz. Nazwa naszej grupy wzięła się z nazwy skalistego przylądka znajdującego się w północnej części wyspy Rugi. Było to miejsce, gdzie przed wiekami znajdowała się największa świątynia pogańska na ziemiach słowiańskich, miejsce, gdzie ogień obdarzany był niemalże boską czcią. Żywioł, który po okiełznaniu dawał ciepło, gorącą strawę, bądź, jak wierzono, odstraszał złe moce. Ogniste języki potrafiły strawić doszczętnie dzieło ludzkich rąk, pozostawiając jedynie popioły i zgliszcza. W imię historii ludu naszych przodków, Słowian, przyjęliśmy nazwę Arkona, aby, tak jak oni, pokazać piękno biorące się z pierwotnych sił natury. Tak jak już mówiłem, Arkonę założył nasz kolega Szymon, oksywie Dragot. W większości sztuczek nauczyliśmy się właśnie od niego. Niestety nie należy do grupy od początku jej istnienia, bo dołączyłem jakieś 2 lata temu. Od zawsze fascynował mnie ogień, jednak na początku miało to wyglądać trochę inaczej, bo chciałem dostać się na wyższą uczelnię pożarniczą, no ale skończyło się tak, że się nie dostałem i zamiast gasić ogień, to go rozpalam. Ze względu na to, że część nas pochodzi albo z Bielska, albo z Żywca i jesteśmy studentami i trudno nam jest się dopasować czasowo, ćwiczymy w weekendy albo w Bielsku, albo w Żywcu, jednak najważniejsze jest to, żeby ćwiczyć samemu w domu. Jeżeli jest piękna pogoda i mamy takie możliwości, spotykamy się raz w tygodniu, w weekendy, zazwyczaj w niedzielę albo w sobotę, a w zimie już jest trudniej, jeżeli uda nam się znaleźć jakąś salę, to wtedy tak, a jeżeli nie, no to już każdy indywidualnie. Skąd wywodzi się sztuka tańca z ogniem? Początków tej sztuki możemy szukać u ludu Maorysów, zamieszkujących ziemię Nowej Zelandii. Wszystko zaczęło się od kobiet. Kobiety z tego ludu bardzo lubiły prząść. Musiały sobie znaleźć jakiś sposób na wyćwiczenie nadgarstków, rąk i po prostu zaczęły sobie machać jakimiś takimi odważnikami na sznurkach, kamieniami. A że mimowolnie wykonuje się takie bardzo podobne do tańca ruchy przy tym, to zaczęło to być bardzo popularne. I po jakimś czasie pochwycili to również mężczyźni z tego ludu, którzy również w ten sposób ćwiczyli na polowanie. I ponoć miało to zadziwiające efekty. W późniejszym czasie odważniki i kamienie zastąpiły materiały, które można było nasączyć łatwopalnym płynem i zapalić. W dzisiejszych czasach jest to najbardziej popularne, ponieważ ma to taką właśnie otoczkę mistycyzmu. Jest to bardzo widowiskowe. Jakbyś sklasyfikował to, co robicie? Czy twoim zdaniem to jest sztuka uliczna? Czy to jest performance, sztuka związana z cyrkiem? Bądź sztuka kaskaderska? Czym potrafiłbyś sformułować taką definicję? Arkona to nie tylko ogień, ale również inne pokazy. Myślę, że to jest wszystkiego po trochu. Często występujemy na ulicy, jest ogień, jest to niebezpieczeństwo poparzenia się. Taniec można nazwać sztuką, a to jest taniec z ogniem i w pewnym sensie to jest sztuka. Co składa się na wasze pokazy i jak długo przygotowujecie się do występu? To wszystko zależy od tego, czego sobie zażyczy od nas organizator. Mamy właściwie kilka rodzajów pokazów. Taki najbardziej popularny, czyli freestyle. I to wygląda w ten sposób, że każdy wychodzi sobie do muzyki ze swoim ulubionym sprzętem i po prostu macha, robi performance. A jaki to jest sprzęt? Każdy ma jakiś swój ulubiony. Mamy Szymona, który jest ekspertem od różnego rodzaju kijów, macha jednym kijem, 2 kijami, macha dużym kijem i ogólnie jest wymiataczem w tej dziedzinie. Mamy kilka dziewczyn, które używają głównie wachlarzy, które płoną na końcach. Jest to bardzo efektowne. Głównie właśnie do takiego zwykłego tańca. Nie machają tym jakoś tak bardzo widowiskowo, tylko że jest to takie hipnotyzujące. Mamy kilku chłopaków, którzy głównie pojkami machają, nieźle sobie w tym radzą. Ja najbardziej lubię meteora. Jest to takie połączenie pojek i kija, czyli po prostu na jednym długim łańcuchu są na końcach 2 głowice, które się palą i tym można rzucać, machać i ogólnie robić show. Powiedziałeś, że częścią waszego występu jest muzyka. Czy to jest jakiś konkretny gatunek muzyki? Jeśli mamy jakiś pokaz tematyczny, no to muzyka jest wiadomo pod temat, a jeśli to jest freestyle, to po prostu to, co komu najbardziej siądzie, co mu się dobrze do tego robi przedstawienie. A jeśli chodzi o stroje, czy to są stroje, które wybieracie sobie sami, czy umawiacie się jakoś na jeden konkretny kolor, bądź ten konkretny strój? Przede wszystkim nasze stroje muszą być czarne, bo jakby były białe, czy tam kolorowe, no to nikt nie będzie zwracać uwagi na ogień, tylko na jakiś tam kolorowy strój, a nie o to chodzi. A jak długo przygotowujecie swoje występy? W zasadzie do freestylu niewiele się trzeba przygotowywać, bo po prostu każdy wychodzi, pokazuje to, co potrafi, a do jakichś tematycznych, no to trzeba spędzić trochę czasu, przygotować sobie układ choreograficzny, muzykę i to wszystko jednak trochę czasu zajmuje.
Przy jakich okazjach już występowaliście? Na różnego rodzaju piknikach rodzinnych. Nasz występ mogli także obejrzeć ludzie, którzy znajdowali się na Motosercu. Była to impreza charytatywna. W dzisiejszych czasach bardzo popularne jest zapraszanie grup podobnych do nas na wesela. Moim zdaniem jest to bardzo interesujący punkt tego wydarzenia, gdyż jest to bardziej oryginalne niż na przykład pokaz sztucznych ogni. Byliśmy także organizatorami bloku kuglarskiego na Grojkonie. Jest to dosyć spora impreza, która odbywa się w Bielsku-Białej. Może nas także wykorzystać do innych celów, jak pokazy z okazji urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich, otwarcia nowych firm, jakichś zjazdów integracyjnych. Co macie w swojej ofercie? Czym się zajmujecie? Co organizujecie? Przede wszystkim organizujemy pokazy nocne, wieczorne, tańce z ogniem, ale oprócz tego mamy również pokazy dzienne. Obejmują one sztuki poi oraz kijów w wersji właśnie bez ognia. Ogień zastąpiony jest kolorowymi dodatkami, takimi jak wstążeczki, flagi oraz chusty. Pokazy bez ognia wykonywane mogą być w pełni na szczudłach. W pokazach używane są również bańki mydlane oraz możemy wykorzystać zwierzątka z baloników. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów cyrkowych. Prowadzimy zajęcia z nauki poi, kijów, żonglerki klasycznej, ruchu scenicznego. Warsztaty te przeznaczone są głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program uwzględnia kilka z wyżej wymienionych sztuk oraz połączony może być z zabawami i grami. To wszystko zależy od tego, co klient sobie zażyczy. Proponujemy wykorzystać nasze umiejętności do promowania i reklamowania swoich firm, roznoszenia ulotek na szczudłach, zabawienia klientów żonglerką i sztuczkami oraz organizowanie mini pokazów tematycznych. Jesteśmy również otwarci na inne formy promocji z wykorzystaniem naszych sztuk. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać się do waszej grupy? Czy każdy może do was dołączyć? Generalnie to wygląda tak, że każdy, kto ma ochotę i chęć zaangażować się w fire show, może w sumie do nas dołączyć, jeśli jest zapalony do tego. Jak bardzo to, czym się zajmujecie, jest niebezpieczne dla zdrowia? No jest bardzo niebezpieczne, bo przede wszystkim mamy tam ogień, tak? Jest bardzo ciepło, wręcz gorąco. Jeśli komuś przez nieuwagę na przykład zawini się taka płonąca pojka wokół ręki, to jest problem, bo metalowy łańcuch bardzo mocno przenosi ciepło i momentalnie jest oparzenie. Uderzenie się nawet tą głowicą płonącą nie jest takie niebezpieczne, jak dotknięcie samego metalowego łańcucha. Ponadto nasi koledzy, którzy plują ogniem, również bardzo ryzykują, ponieważ pomijając nawet to, że można się poparzyć, bo ogień jest bardzo blisko twarzy, nawet stojąc kilka metrów obok czuć ten żar, a co dopiero będąc zaraz pod tą wielką kulą ognia. Pomijając to, samo dostanie się parafiny, którą się ma w ustach, dostanie się jej do płuc, powoduje toksyczne zapalenie płuc i to jest śmiertelne. Na to się umiera. I jest wiele przypadków, kiedy właśnie osoby, które pluły ogniem, miały takie opecha, że wdychnęły trochę tego do płuc, to lądowały w szpitalu na długie tygodnie nieraz. A czy ktoś z was miał już takie poważniejsze kontuzje, poparzenia bądź urazy? Poparzenia były. Nawet ja miałem właśnie jedno takie. Na samym początku swojej przygody z ogniem byłem bardzo zapalony na podpalanie się, jak my to mówimy. Nie byłem jeszcze zbyt wytrenowany w tym, no i skończyło się tak, że owinął mi się łańcuch wokół dłoni, a bliznę mam do dziś. Co daje wam taka forma sztuki? Czy jest to dla was sposób na spędzenie wolnego czasu, czy bardziej sposób na życie? My bardziej traktujemy to jako pasję, jako hobby, ponieważ z fire show nie da się za bardzo wyżyć. Ciężko na tym, jak zarobić. To, co zarobimy, to wydajemy na nowy sprzęt, na parafinę. Z jakimi opiniami się spotykacie? Czy ludzie, którzy są na waszych występach, są bardziej przerażeni tym, co robicie, czy może bardziej patrzą na was z podziwem? To jest takie pół na pół. Najczęściej widać to przy wykonywaniu sztuczek jak plucie ogniem, czy rzucanie sprzętem wysoko do góry, bo wtedy najpierw ludzie są przerażeni, a później, kiedy sztuczka jest zakończona już, kiedy się jej udaje, to następuje euforia i to jest taki najfajniejszy według mnie moment w całym pokazie. Albo momenty, bo tych momentów może być na przykład kilka. Co czujecie, kiedy wychodzicie na scenę? Jakie uczucia temu towarzyszą? Czujemy bardzo, bardzo dużo adrenaliny przede wszystkim i to jest fajne, bo kiedy wychodzimy i widzimy tych wszystkich ludzi, którzy tam stoją i oni przyszli dla nas zobaczyć ogień, a część pewnie po to, żeby zobaczyć, jak to sobie podpala włosy, to jest fajne, bo to jest tutaj takie powera i siłę, żeby się skupić na tym i pokazać tym ludziom coś naprawdę fajnego, żeby zapamiętali na długo. A jakieś przerażenie chociaż trochę za tą adrenaliną idzie? Przerażenie może przed tym, że coś się zepsuje na przykład, że nie uda się wykonać jakiejś długo trenowanej sztuczki i że się zawiedzie. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.arkona-fireshow.pl, gdzie możecie znaleźć nasz numer telefonu czy mail, żeby się z nami skontaktować. Możecie także polubić nasz profil na Facebooku, gdzie dowiecie się, czym aktualnie się teraz zajmujemy. Tak więc zapraszamy do współpracy.